czy tyle bramek wpadnie w sobotę do siatki Czechów. Tu, na tym stadionie. Na stadionie Mistrza Polski. Czy może być lepsze miejsce dzisiaj w kraju, lepszy stadion do rozegrania najważniejszego meczu, no może nie w historii polskiego futbolu, ale na pewno w XXI wieku. Ostatni mecz grupowy Euro 2012. Stadion miejski we Wrocławiu. Ja już dziś jestem ubrany tak, żeby jak najbardziej pomóc chłopakom, ale oni, im nie trzeba pomagać, znaczy im pomoże tutaj ta publiczność. Oceniamy, że około 30 tysięcy Polaków, ale oni sami, oni nie potrzebują pomocy, oni są zmotywowani. Eugen Polański przed chwilą tu na konferencji prasowej zapytany, jak będzie ten wyglądał ten mecz, powiedział, będziemy, przepraszam bardzo, zapierdalać od pierwszej minuty, bo musimy wygrać i nie mam wątpliwości, że akurat tak właśnie będzie. Ten mecz będzie ze strony naszych wyglądał dokładnie tak, jak ta końcówka z Rosją, jak pierwsze 20 minut z Czechami. Tego akurat możemy być pewni. Każdy z tych piłkarzy sobie zdaje sprawę z wagi tego meczu. Zapytałem Macieja Murawskiego, bez Rafała Murawskiego, przepraszam, już z tego wszystkiego mi się Murawscy mylą. I on bez ogródek powiedział, najważniejszy mecz w karierze, nikt tutaj nie pęknie, nikt, wszyscy ciśnienie nie wytrzymają, wiedzą, że to jest ich szansa, że ten mecz trzeba wygrać i zagrają o zwycięstwo. Jest dwóch kontuzjowanych, Darek Dudka, Damian Perkis, co do niego są wątpliwości, ale ja myślę, że większe problemy mają Czesi z kontuzjowanym Tomasem Rosickim niż Polacy. Zagramy dokładnie tym składem najsilniejszym. Smuda zwycięskich składów nie zmienia, stawia na zawsze na tych samych zaufanych ludzi, co oznacza, choć nie chciał tego przesądzić trener, że zagra znów w bramce Przemek Tytoń. Bo rzeczywiście nie dał powodów do tego, żeby go z tej bramki wywalić. Tomasz Frankowski, trener bramkarzy reprezentacji. Jak przygotował lewego na jutro przeciwko tej słabej, zawodzącej defensywie Czechów, ale przecież w bramce ze świetnym Petrem Czechem. Ja mam tylko nadzieję, że Czech nie zagra tak jak w finale Ligi Mistrzów z Bayernem. Nie będzie takim bohaterem jak w tych półfinałowych meczach z Chelsea, że zobaczymy Petra Czecha z pierwszych meczów tutaj na Euro 2012 i z całego sezonu Premier League. Ależ emocje, ależ mecz jutro. Ale na pewno damy radę. Tak jak byłem pełen niepokoju niepotrzebnie przed meczem z Rosją, tak tu jestem pewny zwycięstwa. 2-0, 2-1. Może 1, może ten 2-1. Jednak może jakiś 1 wpadnie, ale w dwie bramki Polaków liczę i w 3 punkty i w awans. I wyjście z grupy historycznej. Grę w ćwierćfinale. Prawdopodobnie z Niemcami w Gdańsku, ale to się jeszcze okaże. Proszę, koledzy z cudzoziemskich telewizji, z Hiszpanii. Trwa rozgrzewka, za dużo tu nie zobaczymy, bo to tylko 15 minut otwarte treningu. Wolontariusze wrocławscy.